Ferie zimowe coraz bliżej. Kolejne instytucje informują o przygotowanym przez siebie programie zajęć dla najmłodszych podczas zimowego wypoczynku. Swoje propozycje przedstawia Puławska Biblioteka Miejska. Na czas zimowego wypoczynku Biblioteka Miejska w Puławach przygotowała szereg różnorodnych aktywności dla dzieci i ich opiekunów, między innymi zajęcia zachęcające do czytania, twórczej aktywności oraz wspólnego, przyjemnego spędzania czasu. Ferie rozpoczynamy w sobotę 27 stycznia. Koncertem noworocznym uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego i Podyplomowego Studium Muzycznego w Puławach z klas fortepianu, keyboardu, gitary, a także z klasy śpiewu estradowego. Będą to dzieci od przedszkola po osoby dorosłe na różnym stopniu zaawansowania, które zaprezentują swoje umiejętności. W ciągu 2 tygodni ferii zaprosimy dzieci na różne zajęcia. Będą to przede wszystkim gry planszowe, rodzinne, kino familijne, zabawy dla najmłodszych na magicznym dywanie oraz warsztaty, na które będą obowiązywały zapisy wypożyczalni dla dzieci lub telefonicznie. Podczas tych warsztatów dzieci będą miały możliwość zobaczenia spektaklu pod tytułem Legendy Warszawskie Syreny, następnie wykonanie pracy plastycznej techniką kolażu, jak również z okazji zbliżającego się święta walentynek. Dzieci dowiedzą się, kim był święty Walenty, w jaki sposób obchodzone są walentynki w innych krajach i wykonają kartkę, którą będą mogły następnie podarować bliskiej osobie. Szczegóły dotyczące programu ferii na naszej stronie internetowej, profilu biblioteki na Facebooku oraz na plakatach w siedzibie biblioteki. Uczniowie w naszym województwie będą korzystać z zimowego czasu wolnego od 29 stycznia do 11 lutego. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM, ulica Generała Fieldorfa Nila 2, Galeria Nowa. Oraz Premium Mobile, Galeria Zielona, na parterze obok ruchomych schodów.